Przepisy podatkowe muszą być przejrzyste i dawać stabilność, mówili przedstawiciele Młodych Nowoczesnych. Na konferencji prasowej Nowoczesna przedstawiła postulaty gospodarcze, a wśród nich podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie regulacji dotyczących zmian podatkowych, m.in. pomysł na to, żeby system podatkowy zmieniać maksymalnie 2 razy w ciągu kadencji. Mamy plan na to, by gospodarka była konkurencyjna i nowoczesna. Na naszej ostatniej konwencji gospodarczej przedstawiliśmy 5 rozsądnych, przemyślanych i bardzo potrzebnych postulatów. Niższe i proste podatki, zdrowe i przejrzyste finanse państwa, wolność gospodarcza i przedsiębiorczość, odpolitycznienie gospodarki i rozliczenie afer PiS-u oraz rozwój gospodarczy na europejskim rynku. Nowoczesna chce, żeby ustawy podatkowe zajmowały maksymalnie 100 stron. To ich zdaniem uprości system podatkowy i wprowadzi do niego przejrzystość. Wprowadzimy hamulec podatkowy, aby zapobiec wprowadzeniu podatków i składek, które będą zupełnie nowe. Interpretacje podatkowe będą jednolite i wiążące. Prawo musi być wreszcie jasne, należycie ogłoszone, przewidywalne i spójne. Średnio przedsiębiorca w Polsce poświęca rocznie 300 godzin na rozliczenie podatków. Jest około 13 dni, prawie 2 tygodnie bez przerwy. Od 2016 roku prawo podatkowe zostało zmienione w Polsce 438 razy. Nowoczesna proponuje wprowadzania nowego prawa podatkowego jedynie 2 razy, maksymalnie 2 razy w kadencji. To całkowicie zmieni proces legislacyjny, sprawi, że wszystkie nowe zmiany podatkowe będą dokładnie przemyślane. Młodzi Nowoczesnej proponują odciążenie tych, którzy wciąż pracują, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Są osoby, które mimo tego, że mogłyby już przejść na emeryturę, pobierać świadczenie emerytalne, dalej decydują się na pracę. I takie osoby chcemy po prostu odciążyć od tego obowiązku płacenia składek, na przykład zdrowotnych, rentowych, chorobowych. Kolejnym postulatem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Od momentu jej wprowadzenia w 2002 roku przez wiele lat praktycznie nie była w ogóle podnoszona albo podnoszono symboliczne kwoty. W tym czasie jednak wynagrodzenia znacząco wzrosły, ale ponadto postulujemy, aby ta kwota była co roku waloryzowana o wartość inflacji, tak samo jak progi podatkowe. Tak, żeby już nie mieć do czynienia z tą sytuacją, przez którą mieliśmy wiele lat, że wynagrodzenia rosły, ale de facto były zżerane częściowo przez inflację i progi podatkowe, które przez wiele lat były nienowelizowane. Poseł Nowoczesnej przypomina również, że pieniądze z KPO powinny być już wykorzystywane. Tymczasem szanse na to, że Polska je dostanie, cały czas maleją. Brak praworządności w Polsce doprowadził do tego, że dzisiaj mamy do czynienia z państwem mafijnym, mamy do czynienia z państwem partyjnym, nie mamy w Polsce takiej demokracji, o której marzyliśmy po 1989 roku. Częścią tej demokracji, a może jej sercem dzisiaj, są przedsiębiorstwa, są firmy. Otóż Prawo i Sprawiedliwość wymierzyło swój główny cel natarcia na przedsiębiorców, tych mniejszych i tych większych, ale zwłaszcza tych, którzy stanowią sens i istotę państwa wolnorynkowego. Echo 24, Oliwia Stasiak.